Za chwilę w paru liczbach, w skrócie powiem Państwu, bo coś, co Państwo już świetnie wiedzą i widzieli. Natomiast pozwolę sobie mimo wszystko ręką wskazać 75 tysięcy metrów kwadratowych. Największy, powtórzę, zadaszony park wodny. W pierwszej części wodnej dżungli Dżamango, za chwilę opowiem. To ta część, którą Państwo widzą. Druga część, strefa relaksu. Pierwsze piętro, saunaria, sauny. Ogród, 30 tysięcy metrów kwadratowych, jezioro 100 hektarów. I nie tylko. Długo by pewnie można wymieniać, ja powiem o ważnej rzeczy. Otwarty park będzie 7 dni w tygodniu przez cały rok. Ma 2,5 tysiąca miejsc parkingowych, 8,5 tysiąca szafek i przepustowość dzienną obiektu 15 tysięcy gości. Po to tylko, żeby w 5 restauracjach i 4 barach pod kopułą 740 palm nasi goście mogli odpoczywać. Powiedziałam i pokazałam tak naprawdę Państwu celowo te 3 strefy, no bo dziś, w tej chwili, jakbym chciała Państwu pokazać, to pewnie byłoby to trudne, ale to jest właśnie to, o czym powiedziałam. Wodna dżungla Dżamango. Dopowiem tylko, że to strefa, która jest dostępna dla wszystkich gości, bez limitu wiekowego, ale gdyby ktoś chciał odpocząć, naprawdę odpocząć, to strefa relaksu i saunaria dostępna jest powyżej 16 roku życia. No więc właśnie, 2 słowa o wodnej dżungli Dżamango. Za chwilę Państwu wyświetlę krótką animację, moją zresztą ulubioną, która pokazuje tylko część zjeżdżalni. Mamy 32 zjeżdżalnie, w tym najdłuższą w Europie. No i baseny, baseny, baseny. Jest tu dzisiaj z nami Mateusz Zielonka, który wielokrotnie podczas ostatniej akcji castingu na ratownika powtarzał baseny, baseny, baseny. No więc właśnie, mamy basen z falą, mamy basen z dziką rzeką, rzekę przygód, no i oczywiście wodny plac zabaw dla najmłodszych i chociażby takie wspaniałe urządzenie jak maszynę do nauki surfingu. Zobaczmy chwilę, jak to wygląda. Nadal pracujemy nad polityką cenową. Na pewno będą to ceny porównywane z tymi, które obecnie można znaleźć na rynku. Nie będziemy najtańszym parkiem, ale na pewno też nie będziemy najdroższym parkiem, czyli uplasujemy się gdzieś po środku. Jeżeli chodzi o naszą przyszłość, oczywiście nadal planujemy zbudowanie parku tematycznego. Może dołączy do tego również biznes park, może będzie również obszar mieszkalny, ale to jest zupełnie inny projekt, ponieważ obecnie koncentrujemy się głównie na tym projekcie, czyli na największym zadaszonym parku wodnym w Europie. Wszelkie dodatkowe projekty, jak na przykład Business Park, to będzie dopiero oddzielnie realizowane w ramach innego projektu. The biggest indoor water park in Europe, hotels and the big theme park. Komunikacja kolejowa będzie oparta o stację w Żyrardowie, czyli najbliższa stacja kolejowa. Natomiast w tej chwili trwa projekt modernizacji linii kolejowej Łuków w Skierniewice i będzie zbudowana, znaczy odtworzona komunikacja kolejowa z Mszczonowa do Warszawy i nie tylko do Warszawy. W związku z tym komunikacja kolejowa również będzie. Natomiast jeśli chodzi w tej chwili o komunikację kolejową, to wszystkie pociągi, które zatrzymają się w Żyrardowie, będą skorelowane z busami i busy dowiozą wszystkich wysiadających i wszystkich tych, którzy będą chcieli odjechać z parku do stacji w Żyrardowie. Busy po prostu będą kursowały non-stop, żeby nie było problemów z dojazdem
koleją. Oczywiście jeśli chodzi o autobusy, to dla parkingu będą specjalne miejsca dla autobusów i wszystkie autobusy będą mogły przyjechać na park tutaj do Santiago i tutaj wszyscy zostaną po prostu obsłużeni. Oczywiście również będą ścieżki rowerowe, będzie można tutaj przyjechać również ci, co są bliżej rowerem, bo zabezpieczymy również specjalne miejsca dla rowerzystów. Chcę powiedzieć, że również dziękuję wszystkim instytucjom, które pomogły w załatwieniu formalności projektowo-prawnych, łącznie z pozwoleniem budowy, decyzją środowiskową. To naprawdę była droga przez mękę. Wcale nie było łatwo, żeby te wszystkie dokumenty załatwić, żeby te decyzje były prawomocne i żeby nie było protestów. Nam się udało tak naprawdę bez protestów tę inwestycję realizować. Gdyby były protesty, pewnie by dzisiaj tutaj tego spotkania nie było. Dlatego jestem wdzięczny i właścicielom, którzy sprzedali grunty, i inwestorowi, który się nie wycofał. Naprawdę ja jestem wdzięczny, że ta inwestycja jest, bo ona daje ogromne szanse nie tylko tym osobom, które tu znajdą pracę bardzo fajną, ale generalnie, jak słyszeliście, inwestor liczy na to, że prywatni inwestorzy tutaj zrealizują wszystkie swoje pomysły, projekty, żeby tym, którzy tu przyjadą, fajnie się odpoczywało, fajnie tutaj funkcjonowało i żeby każdy szczęśliwy wracał do domu. Całą infrastrukturę techniczną realizuje oczywiście za własne pieniądze firma Global. Natomiast generalnie gmina tylko, łącznie z gminą Radziejowice, zrealizowała również z udziałem dotacji województwa mazowieckiego budowę drogi, bo to jest inwestycja przez dwie gminy i dostaliśmy dofinansowanie do budowy tej drogi i to był jedyny, że tak powiem, i to było jedyne wsparcie, jeśli chodzi o pieniądze samorządowo-rządowe. Jeżeli chodzi o jezioro, będzie ono na pewno częścią tego projektu. Jak Państwo dobrze wiedzą, sezon letni w Polsce robi się coraz dłuższy. I tak jak Państwo widzieli zresztą w prezentacji, na jeziorze będą rowery wodne, będzie możliwość wypożyczenia łodzi, będą również ryby w tym jeziorze, także jak najbardziej to jezioro będzie częścią naszego projektu. Also put some fishes inside, so it will be incorporated as part of the whole attraction. Need to be in and take it to the best now. Yeah.